ja nie chcę już przypominać słów pieniędzy nie ma i nie będzie, ale czy przypadkiem... Pieniędzy nawet, ale czy skoro wracamy już do Bydgoszczu i tego tematu, ale... Tutaj, przepraszam, zostałem przez pana posła Króla wywołany, że pieniędzy nie będzie. Po pierwsze się mówi pieniędzy, a nie pieniędzy. Trywializowaliśmy to, bo to był żart. Ale to pan musi swoim kolegom z partii powiedzieć, jak się prawidłowo mówi. Myśmy próbowali ich naśladować, proszę pana. Można pan redaktor pozwoli, że ja odpowiem, bo ja jakby nie przyszedłem tutaj nikogo zaczepiać i pana redaktora. Po prostu. No i tego się będę trzymał, natomiast no tak się akurat złożyło, bo to wszystko w życiu wraca. Ja z panem posłem gościłem w innej telewizji. No i tam się tak okazało, że pan poseł niekoniecznie wie, pod jakimi ustawami się podpisuje. Nie tylko nie wiedział, pod jaką ustawą się podpisać, jeszcze mi zarzucił, że ja powiedziałem, mimo tego, że podpisy są przecież na stronie sejmowej, można sprawdzić, kto się pod czym podpisał. Następnie powiedział, że on to sam musi zweryfikować, teraz mnie tutaj zaczepia. No, tylko chciałem panu przypomnieć, że to no, niezwykle słynne sformułowanie pieniędzy nie ma i nie będzie oraz odmieniania słowa Bydgoszcz. Już nie będę tego cytował, bo to groteskowe było. No to polska polityka zawdzięcza pewne politykowi Platformy Obywatelskiej, a w ramach odrobienia lekcji pan ma taką manierę mówienia jak nauczyciel do dzieci, to może pan po prostu sprawdzić, jak ten pana kolega partyjny się nazywa.